Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w naszym studiu były dowódca jednostki GROM, generał Roman Polko. Witam w trójce. Dzień dobry. Zlikwidujemy terroryzm. Takimi słowami zakończył swoje wystąpienie w Paryżu wczoraj prezydent François Hollande. No, jako przywódca państwa dotkniętego zamachami, oczywiście musi tak powiedzieć. Pytanie tylko, czy na chłodno oceniając, yy, można wierzyć w takie zapowiedzi? No jest to możliwe pod warunkiem, że koalicja międzynarodowa zacznie w końcu działać razem. To, co jest największym problemem, to nawet nie państwo islamskie, tylko to, że Poszczególne kraje zachodnie, ale też i chociażby Rosja, no, rozgrywają tam zupełnie inną grę na tamtym terenie, na czym korzysta to tak zwane państwo islamskie. Czyli każdy swoje interesy Oczywiście, realizuje. Rosja, która wspiera el-Asada w Syrii, yy, Amerykanie, którzy wspierają tych rebeliantów, którzy chcieli przecież obalić el-Asada, niedokończona misja w Iraku, Kurdowie, Suici, yy, Szynnici. Kurdowie, których yy, z kolei Turcy nie lubią. Otóż. Yy, Myślę, że przede wszystkim świat zachodu, ale też Rosja, być może Arabia Saudyjska, która no niestety płaci często pieniądze za to, żeby mieć święty spokój, ale też Iran powinien być w tą walkę włączony. I taka koalicja, jeżeli zacznie działać razem, jeżeli w końcu te różnice zostaną pokonane, jest w stanie w krótkim czasie odzyskać te tereny, które zajmują terroryści. Czyli dzisiaj koalicji do walki z ISIS nie ma. Dzisiaj nie ma koalicji, jest tak naprawdę chaos. Nawet te uderzenia lotnictwa francuskiego, które były przeprowadzone, okej, okay, w porządku, zniszczyły jedną bazę, ale takich wygranych bitew już było bardzo dużo, a nie ma wspólnego działania. Nie ma takiego frontu, który miał miejsce. Podczas walki z talibami w Afganistanie, gdzie właśnie wsparto lokalną ludność, wsparto Sojusz Północny, który obalił ten y, reżim talibów, no ale oczywiście wtedy też zabrakło tego odpowiedzi na pytanie, co dalej. Jeżeli dzisiaj nie odpowiemy na pytanie, co ma być po obaleniu tego tak zwanego państwa islamskiego i jak ten porządek będzie tam wyglądał, no to trudno zmotywować chociażby Kurdów do y, walki takiej naprawdę y, o własny, własny byt. No, poza tym, że, że razem, że koalicja, to kto i jak przede wszystkim może wygrać z państwem islamskim? Y, z punktu widzenia operacyjnego jest to. Wcale nietrudne zadanie do realizacji. Potrzebna rzeczywiście jest mobilizacja lokalnych sił. Irak dysponuje własną armią. Kurdowie są chętni do walki z tzw. państwem islamskim. To, co należy im dać, to wsparcie pod każdym względem wsparcie logistyczne, wsparcie z powietrza, możliwość prowadzenia rozpoznania czyli chociażby bezpilotowe środki rozpoznawcze, ale też inne formy rozpoznania, które są realizowane. I to są elementy, które właściwie wystarczają, żeby przeprowadzić tą taką ofensywę lądową. Ale potrzebne są działania też inne niż militarne, odcięcie od źródeł finansowania. No to przecież, kto kupuje od terrorystów ropę? No wczoraj Władimir Putin na szczycie G20 pokazywał zdjęcia lotnicze i satelitarne, które no, pokazują skalę tego nielegalnego handlu ropą naftową, i, i mówił: Widać cysterny samochodowe ciągnące się dziesiątkami kilometrów no, wyglądają jak ropociągi. Yy, dokładnie tak to jest właśnie realizowane. Yy, państwo, tak zwane państwo islamskie tym się różni od yy... Al która jest wrogiem dla tego nowego tworu, że zaczyna ludziom czy tym wyznawcom swoim dawać, po prostu płacić pieniądze, daje im dobra nazie, naziemne, ma rzeczywiście potężne źródła finansowania z różnych, z obrotu paliwem, czy też nielegalnym handlu, handlu narządami, Yy, z, z narkobiznesu. Otóż yy, te wszystkie źródła trzeba odciąć. Tak jak podczas zwykłych działań bojowych odcinamy przeciwnika od źródeł zasilania. Przed momentem powiedział pan o ofensywie lądowej, i tutaj od razu pojawia mi się pytanie dotyczące tego, co powiedział prezydent Obama wczoraj. Bo powiedział, że zmiana strategii w walce z państwem islamskim jest wykluczona. I użył słów, że użycie sił lądowych do walki z dżihadystami byłoby błędem. To znaczy, użycie sił lądowych w postaci dywizji amerykańskich czy też europejskich rzeczywiście byłoby błędem, ale wsparcie. Chociażby irackiej armii, wsparcie y, tych sił chociażby syryjskich czy też kurdów, które walczyłyby. Z dżihadystami, z tym tak zwanym państwem islamskim, uważam, że już jest całkiem możliwe. Stąd też rzeczywiście nie są potrzebne jakieś dywizje piechoty, które będą działały w nieznanym dla siebie terenie, ale wsparcie oczywiście sił specjalnych, służb specjalnych, wywiadowcze, wsparcie logistyczne myślę, że to wszystko jest możliwe. Czyli jednak, mimo wszystko, zmiana strategii polegająca na tym, żeby działać według jakiegoś wspólnego przemyślanego planu operacyjnego. A prezydent Hollande zapowiada, że będzie rozmawiał i z Barackiem Obamą i z Władimirem Putinem i namawia wszystkich do tego, żeby powstała Unia Wszystkich, jak mówi, koalicja, która będzie walczyć z terrorystyczną armią. Pana zdaniem... I to jest bardzo dobry kierunek, rzeczywiście, żeby prowadzić te rozmowy, żeby się zjednoczyć, żeby określić sposoby wspólnego działania. Pana zdaniem Polska powinna się znaleźć w takiej koalicji, w takiej Unii Wszystkich? Polska już jest w tej Unii wszystkich, bo przecież Polska jest członkiem Unii Europejskiej, członkiem NATO. Kiedy premier Miller wysyłał nas do Iraku, mówił, że musimy rozwiązać problemy tam, bo jeżeli tego nie zrealizujemy, to one dotrą do nas, do Polski. W tej chwili dotarły do Paryża. Jeżeli w dalszym ciągu będziemy bezczynni, będziemy udawać, że to nas nie dotyczy, to rzeczywiście możemy się znaleźć w podobnie trudnej sytuacji, w jakiej dzisiaj jest Francja. No ale decyzje podejmują politycy i to są inni politycy niż w, w tamtym czasie. Kto inny rządzi, może podjąć inne decyzje. W kwestiach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, myślę, że potrzebna jest jednak pewna ciągłość, ale przede wszystkim to, czego dzisiaj brakuje, niestety solidarność europejska. To dotyczy nie tylko zagrożenia ze strony tego tak zwanego państwa terrorystycznego, ale też zagrożenia, ze wschodniej flanki NATO. Stąd też tak bardzo ważne jest, i myślę, że w polskim interesie narodowym jest, aby sojusz NATO był silny i aby potrafił przemówić jednym głosem. A polski udział w tym sojuszu, w tej konkretnej operacji, jak daleko powinien sięgać, Pana zdaniem? Najpierw strategia, najpierw pomysł, a później generowanie sił. Otóż mówienie już od początku, że my tak, ale. No jest obarczone dużym obciążeniem. Te tak zwane ograniczenia narodowe, National Kawiadc, one spowodowały, że misja w Afganistanie jest, czy była tak nieskuteczna. Ponieważ wiele państw wysyłało tam swoich żołnierzy, ale jednocześnie nie pozwoliło im prowadzenia, na prowadzenie działań e, w szerokim spektrum działania, e, wykorzystania możliwości, które rzeczywiście te siły miały. To zapytam wprost: Polska powinna wysłać swoich żołnierzy do walki z państwem islamskim? E, Polska powinna wysłać to, co ma najlepsze siły specjalne. Jednostka komandosu z Lubnica już została poproszona przez Amerykanów i Afgańczyków, żeby szkoliła e, lokalne siły. Myślę, że w takim zakresie ta pomoc jest zasadna. Sekretarz Generalny NATO zapowiada, że sojusz będzie robił jeszcze więcej, żeby zwalczać terroryzm. No, tyle, że nie podaje żadnych konkretów. Agencje podkreślają, że nie zapowiedział żadnych nowych, konkretnych działań w sprawie ISIS. No niestety tego pustosłowia mamy bardzo dużo. Okazuje się, że yy, osoby, które. No, yy, Właściwie prezydent Francji ma dyktować, czyli liderzy nie są tam, gdzie powinni być. To jednak sekretarz NATO powinien w tej sytuacji zwołać specjalny szczyt, określić kierunki, strategiczne działania i przedstawić konkretne propozycje koalicji międzynarodowej, być może także nawet na forum ONZ, aby jednak podjąć wspólne działania, żeby to zagrożenie zlikwidować. No po tym, co się stało w Paryżu, pytamy o nasze bezpieczeństwo tu w Polsce. No i bardzo szybko podkreślano, że przed nami wielkie wydarzenia w 2016 roku w Polsce właśnie. No bo Światowe Dni Młodzieży, bo szczyt NATO na Dniach Młodzieży ma być ponad 2,5 miliona ludzi. Ogromne wyzwanie i logistyczne, no i jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Oczywiście szczyt NATO będzie zabezpieczony, będzie rzeczywiście trudno nawet podejść w te rejony, gdzie te rozmowy będą się odbywały. No i trudno mówić o tym, żeby spotkania później się odbywały gdzieś tam w kawiarniach, w klubach. To raczej nie ten typ wydarzenia. Natomiast czym innym już są Światowe Dni Młodzieży. No, przecież nie wiemy, kto do nas przybędzie. Będziemy wpuszczać raczej wszystkich, bo jest to yy, impreza czy impreza, wydarzenie otwarte. Chodzi o to, żeby każdy, kto chce, mógł spotkać się z Ojcem Świętym, żeby ci ludzie różnych kultur mogli ze sobą rozmawiać, przez to osiągali pewne porozumienie. Szalenie trudno będzie to zabezpieczyć i z pewnością nie tylko służby państwowe, ale już dzisiaj trzeba myśleć o tych służbach ochronnych, takich y, zwykłych, które będą funkcjonowały. O wolontariuszach. O wolontariuszach, żeby to nie byli przypadkowi ludzie, żeby to byli ludzie zweryfikowani, ale też przygotowani. Y, spośród terrorystów dwóch y, w Paryżu próbowało wejść na stadion. Ich błąd polegał na tym, że nie mieli biletów. No ale wtedy, kiedy zachowywali się dziwnie, bo bez biletów chcieli wejść na stadion, już powinni być poddani weryfikacji. Bardzo kluczowym wręcz takim y, sposobem jest to, żeby ci ludzie na pierwszej linii właśnie ci, którzy dokonują tego typu sprawdzeń, żeby byli wyczuleni na takie sytuacje i odpowiednio reagowali. Potrzebna jest ustawa antyterrorystyczna jako osobny dokument, osobny zbiór przepisów dotyczących tego obszaru? Też chciałbym wierzyć, że ustawą można wszystko załatwić, ale tak się nie da. Po prostu potrzebny jest zdrowy rozsądek, chęć, wola rozwiązania tych problemów, które są i wykorzystanie tych przepisów, które są. Zbyt często jest niestety tak, że dla poprawności politycznej, żeby nie drażnić, tak jak przed atakiem na World Trade Center i politycy mówili, że kiedy eksperci wskazywali na zagrożenie ze strony świata muzułmańskiego, to wówczas padały głosy w Stanach Zjednoczonych polityczne, że nie można obrażać naszych dostawców ropy, że nie można mówić o tym, że coś się stanie, zanim to się stało. W związku z tym raport, który został y, tak krytycznie napisany, został wręcz utajniony. Były szef MSWiA Wojciech Brochwicz mówił wczoraj w TVN24, że od lat nie możemy się doczekać jasnych procedur wykorzystania GROM w takich y, newralgicznych sytuacjach, w sytuacji zagrożenia. Y, tu jest problem, pana zdaniem, jako człowieka, który z GROMem y, przez lata był związany? Od 2001 roku od objęcia dowodzenia GROMem zobaczyłem ten problem y, możliwości użycia GROMu na terenie kraju. GROM ma inne procedury, właściwie nie zna nawet tych policyjnych procedur użycia gazów, materiałów wybuchowych. Strzał ratunkowy, nawet policja nie wie, na, jak, na jakich zasadach snajper może oddać ten strzał ratunkowy. W te, strzał ratunkowy to nic innego, kiedy terrorysta trzyma zakładnika i okazuje się, że policjant prewencyjnie nie może zastrzelić tego bandytę, no, bo musi go chronić, jego życie. Y to jest problem, który w innych krajach jest uregulowany. U nas rzeczywiście należy to uregulować i oczywiście ćwiczyć. Mamy grom, mamy jednostkę komandosów, mamy agat, z doświadczeniami bojowymi z Iraku, z Afganistanu czyli świetne narzędzia, które nie mają prawnego umocowania. Do tego, żeby je wykorzystać w Polsce w czasie pokoju. To, co wydarzyło się w Paryżu, komentowane jest w kontekście kryzysu migracyjnego. Czy istnieje, Pana zdaniem, możliwość sprawdzenia pochodzenia migrantów, zanim wpuścimy ich do Polski? To jest znów kolejny problem Unii Europejskiej. Jeżeli Unia Europejska i Schengen ma w praktyce funkcjonować, to wówczas to sprawdzenie powinno odbywać się wtedy, kiedy emigranci czy, czy uchodźcy w ogóle chcą wejść na terytorium Unii Europejskiej. No, ale wiemy, że oni już są, bo, bo tu chodzi o relokację, czyli o przeniesienie nie Tych, którzy już się do Unii Europejskiej dostali, są. Są to bardzo przypadkowe osoby. Część wyrzuca paszporty y, po drodze. Jak się okazuje, y, nawet wśród tych zamachowców, teraz w Paryżu, no byli ludzie, którzy wraz z tą grupą uchodźców y, weszli. No przynajmniej jeden człowiek, który przez Grecję przechodził. No to wszystko pokazuje, że ten system weryfikacji no jest. Y, Mało szczelny, powinien być zdecydowanie lepiej realizowany. A jeśli chodzi o nasz polski system, to mamy taki system, który pozwoli nam się zabezpieczyć w, w takiej sytuacji? Niestety, ale nie ma tak naprawdę żadnych uregulowań. Ja nawet rozmawiałem z prezydentami miast, z ludźmi, którzy odpowiadają i, i którym proponowano, żeby przyjmowali uchodźców do siebie. Nie ma żadnych zasad określonych, na jakich zasadach będzie to finansowane, na jakich zasadach tym ludziom organizować miejsce zamieszkania. Prace. Ta, ale ja pytam o, o to samo sprawdzenie. Znaczy, Kwestia to by sprawdzania, o... weryfikacji pozostawia zbyt wiele do życzenia. Oczywiście polskie służby nie dysponują same danymi, które pozwoliłyby określić, czy ten człowiek, który przybywa właściwie nie wiadomo skąd, z Syrii czy z Jemenu, y, może być potencjalnie zamieszany w działania nielegalne, czy też nie. Ale nie czy do tej pory imigranci, którzy trafiali do Polski, na przykład z Czeczenii, byli przyjmowani w ciemno, nikt ich nie sprawdził? Trzeba powiedzieć, że niestety to sprawdzenie odbywało się w bardzo wąskim zakresie. Właściwie ten system weryfikacji no, nie istnieje. Kiedy pan o tym myśli, jest pan y, zwolennikiem relokacji uchodźców w Unii Europejskiej, czy przeciwnikiem? Y, nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem. Otóż y, przede wszystkim jestem zwolennikiem tego, żeby zbudować konkretną strategię. Jeżeli nie mamy pomysłu na to, co z tymi ludźmi zrobić, no to trzeba ten pomysł przede wszystkim zbudować. Od początku do końca. I trzeba zrozumieć, że ci ludzie przychodzą tutaj po to, żeby odbudować się i żeby odzyskać własny teren. Tam jest ich miejsce zamieszkania. I to, co powinniśmy przede wszystkim zrobić i na czym się skupić, to umożliwić tym ludziom powrót do własnych domów. Generał Roman Polko dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Marcin Zaborski do usłyszenia.